dobry w kolejnym odcinku degustacji na kanale Chmielowym. Dzisiaj będziemy degustować piwo z eksportu. W sumie bliskie mojemu sercu, bo raz udało mi się natknąć na to piwo właśnie podczas jednej z podróży w Finlandii. Jest to Lapin Kulta, czyli piwo rodem z Laponii. Można to skorelować z taką typową Laponią, którą kojarzymy, czyli wioska Mikołaja, czyli renifery, czyli nieprzebyta głusza. No ale to piwo, to Premium Lager Beer 5,2%, to jest całkiem dużo, jak na Finlandię. Tak jak wiecie, w Skandynawii panuje dość ostra prohibicja, w związku z czym takie mocne piwa mogą nie być dostępne wszędzie. Także to jest, jak mi się wydaje, wersja eksportowa. Wydaje mi się, że piłem troszeczkę słabszą wersję tego piwa w puszce, jak dobrze też pamiętam. Skład. Lager o niskiej fermentacji. No, oddolnej bardziej, ale to wiemy, o co chodzi generalnie. O łagodnym smaku, lekkim chmielowym aromacie. Skład. Woda źródlana, słód jęczmienny, chmiel. No cóż, to jest bardzo podstawowa dawka informacji na początek. Buteleczka całkiem gustowna, mieści w sobie 315 ml. Ona ma tutaj takie jakby żłobienia. No, przyjemnie to wygląda. Co jeszcze Wam mogę o nim powiedzieć? Korn malt. No to wiemy niestety, że będzie trochę kukurycki. No ale nie skreślam go. Jego pamiętam jako piwo na pewno pijalne. Próbujemy. Będziemy je dzisiaj degustowali z takiej malutkiej szklaneczki Krombachera Pils. No, małe piwo, mała butelka, to i małe szkło. No widzimy, że jest bardzo jasne, przejrzyste, całkowicie klarowne. Piana, no jak na tyskim, no. No tak to wygląda. No ten wygląd i piana takiego typowego Eurolagera. No, nie napawa gdzieś tam optymistycznie, natomiast warto by było spróbować i dać chociaż temu szansę. Tak? Dobra, najpierw aromat. Nie jest tak źle, jak się spodziewałem, szczerze. Czuć troszeczkę takich klimatów mokrego kartonu. Ale one są naprawdę nisko. Wręcz tam jakby z takiej łagodności, z takich łagodnych nut, coś jakby diacetyn. No ale też przede wszystkim DMS, dimetylosiarczek, w postaci takich gotowanych warzyw. Nie powiedziałbym, że to kukurydza czy groszek, aczkolwiek no już takie klimaty. Dobra, próbujemy bez dalszego owijania bawełny. Wasze zdrowie. Bardzo, bardzo pijalne, gładkie. Nasycenie jest na bardzo niskim poziomie. Kurczę, te wady, o których właśnie mówiłem, które wyczułem w aromacie, one jakoś niespecjalnie przekładają się na negatywne odczucia w smaku. Jest tutaj troszeczkę słodu, jest tutaj, no ale to dosłownie ociupinkę takiego mokrego kartonu, takiego utlenienia, które szczególnie czuję retronosowo. No powiem Wam, nawet jest goryczka jakaś, powiem Wam, że jak na piwo w zielonej butelce, gdzie właśnie tego merkaptanu powinno być ogrom, to jest go na pewno mniej niż w jakiejś Perle czy w Namysłowie. Także tutaj jak najbardziej na plusik. Też troszeczkę ta butelka, jak widać, ma grubsze szkło, więc może to ma wpływ na to, że te lupuliny z chmielu się tak nie rozkładają szybko. Może tak być, jest taka teoria. Kurczę, nie powiem, że to jest jakiś najwybitniejszy pils, jaki piłem w życiu, bo z pewnością piłem wiele lepszych, ale naprawdę tutaj jakoś nie ma tragedii, nie ma powodów do uprzedzeń. Może trochę teraz takich kwiatowych estrów się pojawiło na końcu, w miarę z ogrzewaniem. Ale te wszystkie wady właśnie, o których mówię, one są na dość niskim poziomie. Więc, kurczę, nie spodziewając się po tym piwie za wiele, to raczej się na nim nie zawiedziemy. Ja je kupiłem w markecie Carrefour, więc jest dość szeroko dostępne. Widać, że gdzieś tam się dogadali, na którymś etapie dystrybucji. No nie ma dramatu. Szczerze, na serwisie OnTap myślę, że 3,25. No, może 3. 3 by to piwo otrzymało. Dziękuję Wam za dzisiejszą szybką degustację. No tutaj, że tak powiem, sentyment został. I jeśli nie będę miał pod ręką jakiegoś rzeczywiście niemieckiego czy czeskiego pilsa, to po taką Lapin Kultę sięgnąłbym jako substytut dla polskich koncerniaków. Także tutaj naprawdę fajnie się spisali. Także dziękuję Wam za degustację. Dziękuję Wam za dzisiejszy film. Tutaj jeszcze raz żegnamy się z lapońskim piwem Lapin Kulta. Także Wasze zdrowie i do zobaczenia w przyszłości.